Sobota, tak więc czas na serię Felsbrunn, czyli duże maszynki, duże pola. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od w środku lata, pierwszy dzień środka lata, tak więc jest to teoretycznie czas żniw i te żniwa w dzisiejszym odcinku na pewno sobie już tutaj rozpoczniemy. Zresztą szczerze mówiąc musimy się nawet troszeczkę z tym śpieszyć, nawet nie troszeczkę, musimy się nieźle spieszyć. Dobra, wracam z dolnego gospodarstwa, tutaj było nawożenie, znaczy z górnego gospodarstwa, tu były nawożone łąki, o których za chwilę być może wspomnę, podczas żniw. To jest w sumie dosyć ciekawy temat, który odkryłem. Może być dla was ciekawy, ale dla mnie jest troszeczkę tutaj utrudniający rozgrywkę. Też zauważyliście, że od jakiegoś czasu, tutaj przynajmniej na tej serii, odcinki, które rozpoczynam najczęściej w drodze do gospodarstwa górnego albo w drodze z gospodarstwa górnego na gospodarstwo dolne, czy tam jest jakaś teoria się za tym dziwna jest, czy coś takiego, jakieś pole siłowe, czy coś takiego. Tak mi zwrócono uwagę. Nie, no to jest po prostu bardzo takie pragmatyczne podejście, w tym sensie, że jest to, jeżeli zaczynam w taki sposób odcinek, no to mam jakieś 3-4 minuty, kiedy mogę się tylko skupić na wstępie, co jest dosyć istotne, żeby przedstawić, co dzisiaj będziemy mieli. I w sumie fajnie, kiedy w danym momencie nie robię jakichś trudnych rzeczy, takie rzeczy, które mogłyby mnie na przykład troszeczkę rozproszyć. Tak więc to jest zwykła jazda, zjeżdżamy sobie z górki, teraz jedziemy na dolne gospodarstwo i dlatego też, no rzeczywiście też sam zauważyłem, że ostatnie odcinki tak gdzieś się tak zaczyna w taki sposób, że jadę albo jakąś beczką, albo coś takiego. I w sumie powiem wam, że to jest dobry sposób, bo ja najczęściej jak nagrywam, to jeżeli nagrywam, to mam duży problem zacząć tak naprawdę. Zorientowałem się ostatnim czasy, że mam duży problem zacząć, a później to już to już nie ma problemu. Po prostu gram i mówię to, co w danym momencie robię, ewentualnie o jakichś moich planach na przyszłość, ewentualnie co się stało w międzyczasie, między tymi, jak gdyby w międzyczasie, kiedy nie było tutaj jak gdyby odcinka, tak, no bo ja tutaj tylko sezon 9-dniowy, a ja tutaj praktycznie tylko jeden dzień, jeden odcinek każdego dnia tutaj wrzucam, no a w międzyczasie jest dosyć dużo rzeczy do ogarnięcia, tak więc w sumie mi bardzo pasuje, żeby mieć ten 3-4 minuty na to, aby sobie rozpocząć ten odcinek, tak więc nie ma żadnej jakiejś teorii spiskowej, że tu jakieś pola działają, czy coś takiego, i Anton lubi w tym miejscu być. Nie, to nawet nie chodzi o to. Po prostu, no, tak to jest. Lubię sobie rozpocząć odcinek gdzieś jadąc, czy coś takiego, bo tak to musiałbym stać przed jakąś maszyną, a tak to i tak jadę tym ciągnikiem na dolne gospodarstwo, tak więc sobie rozpoczynamy odcineczek. No i widzicie, w tym momencie już kończę prawie to rozpoczęcie. Dojechałem na te gospodarstwo. Troszeczkę mi ten ciągnik zaczyna lagować z racji tego, że jadę tym ciągnikiem, a na tym ciągniku jest chyba 4 modyfikacje do niego podczepione, tak więc będę to rozbrajał. Czyli mamy tutaj pompę, mamy tą rurę, tutaj łącznik, mamy beczkę i jeszcze mamy tutaj aplikator ten, tak, nie wiem jak to nazwać fachowo. Tak więc no jest dosyć dużo tego na tym ciągniku. Tak więc ja się teraz rozbroję i za chwilę wracamy, lecimy sobie ze żniwami, no i nie wiem jeszcze jakie pole na pierwszy rzut pójdzie, zresztą za chwilę to będziemy musieli, to będzie istotne, za chwilę wam o tym wszystkim powiem. Tego sprzętu do nawożenia jest już naprawdę dużo, będzie go jeszcze więcej, bo w sumie wielkie dzięki, że pomogliście w decyzji, będzie Xerion, dzisiaj nie będziemy go kupowali, ponieważ pieniądze w tym momencie trzymam na inny cel. Jak gdyby 100 tysięcy dostaliśmy ze sprzedaży gnojowicy, tak więc niecałe, albo trochę więcej niż 100 tysięcy. Aha, właśnie beczkę muszę mana ściągnąć, bo on tam kursował cały czas. Godziny swoje dostaje teraz man, rzeczywiście. Tak więc tych zabawek będzie coraz więcej będzie lagowało. Będzie Xerion, ale też Holmer najprawdopodobniej też będzie, tylko że będzie po prostu później. Zobaczymy jak będzie dużo pieniędzy. Ja teraz na tej gnojowicy duże pieniądze robię, tak więc wożę. Dlaczego tak robię? Bo dostałem dobrą radę, żeby jednak lepiej... Znaczy ja podejrzewałem, że tak może być, żeby nawozić kompostem płynnym, no bo to się zarobi i tak dalej. Dobra, header stoi tutaj, ale czego tak ten dyszał? Aha, już wiem, trzeba było zamknąć wrota i jak był na wprost, to wystawał. Tutaj mamy jeszcze przystawkę do kombajnu buraczanego. No i postawiłem sobie ten opryskiwacz samojezdny. On będzie chyba w tym roku jeszcze tylko jedno pole będzie nawoził, tak mi się wydaje. Kukurydzę tylko nawiezie i nic więcej. Nie planuję, dopiero na wiosnę go uruchomimy, bo tak to będę nawoził, mam nadzieję, będę nawoził organicznie. Też tego kompostu trochę mi spadło, bo te łąki okazało się, no właśnie, nie, teraz powiem, te łąki okazało się, że one są na glebach ciężkich. Trawa, jeżeli chodzi o wymagania co do azotu, ma bardzo wysokie wymagania, zwłaszcza na ciężkich glebach. Do 200 kg na hektar, tak więc jeżeli ja tam nawożę sobie kompostem, a kompost ma, z tego co pamiętam, 0,5% czystego składnika, no to widzicie, rozumiecie, ile tam trzeba tego kompostu nawieść, bardzo duże ilości trzeba nawieść, tak więc ja teraz gdybym w tym momencie miał zdecydować, gdzie będzie powstanie druga obora, to nie wiem, czy tam w tamtym miejscu powstałaby ta druga obora, bo... A wiecie co? A nie, dobra, na warsztat jeszcze zaciągniemy. Bo tam naprawdę ta trawa ma niesamowicie duże wymagania. Znaczy, tam są ciężkie gleby, a trawa ma bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o azot. No i tam trzeba bardzo, ale to bardzo dużo nawozić. Ja wczoraj... Czyli w ostatni dzień początku lata nawoziłem tam i woziłem 12 metrów sześciennych na hektar. O kurczę. Co tylko było chyba 60, nie, 40 kg. Już nie pamiętam, sorry, ale się uderzyłem. Nie wiem, czy to uda mi się. To uda, czy chycić, czy jakoś będę musiał znowu kółko zrobić. Nie, chyba nie chyci mi, ale zobaczymy, może jakimś cudem. Dobra, to jest naprawione. Całe szczęście jest naprawione, tak więc jest elegancko. Dobra, ten header sobie zaciągniemy na pole, tylko jeszcze też odpalimy kombajn. Kombajn też mam nadzieję został, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy on został zimową porą, czy po ostatniej akcji żniwnej to on został naprawiony, czy to tak postawiony, umyty i wrzucony do tego. No nie wiem. Zobaczymy. No, podejrzewam, że w ogóle nie jest chyba naprawiony, ale to zaraz okaże. Sieczkarnia, kombajn. No, kombajn do buraków będziemy też kupowali, do ziemniaków, bo ziemniaki też chcemy odpalić. Tam mamy jeden płodozmian. Teraz zobaczymy. Ten kombajn ostatni sezon tutaj jeździ. Nie dlatego, że chcę po prostu sobie jakimś innym kombajnem. O, tylko wystarczy zatankować. Dobra, spoko. Tak więc elegancko. Chciałbym innym sobie pojeździć kombajnem i to jest główna przyczyna. Ile on ma tutaj godzin? Ma 14 godzin, chociaż w tym roku na pewno więcej tych godzin wybije tutaj niż w poprzednim. Bo w poprzednim roku dosyć dużo było kiszonek. Znaczy kukurydzy było dosyć dużo na kiszonki, a w tym roku nie mamy słomy. Tak więc słomy nie ma w ogóle, bo w tamtym roku było dużo na kiszonkę poszło. W tym roku jest całkiem fajna sytuacja z kiszonką. Aktualnie mam bardzo dużo jeszcze kiszonki, 2 silosy, tam na górnym gospodarstwie, pełne prawie, tak naprawdę, tak więc jest elegancko. To się będzie tankował, jak ja wyjdę? Nie chce się tankować, a nie, tankuje się jak wyjdę, tak więc spoko. Dobra, zaciągniemy sobie osobno header, bo tutaj nie wyjadę z gospodarstwa, ani z tej strony, może z tamtej bym mógł wyjechać, ale header jest dosyć długi, nie będę go podczepiał do kombajnu. Tego headera. I na jakie pole polecimy? No w sumie będę musiał się zastanowić, ale zanim się zastanowi, to nie będę się tego zastanawiał na YouTubie, tylko po prostu się zastanowię poza YouTube'em, bo to troszeczkę mi może zająć czasu. Dobra, zaczynamy z... A, poczekaj, czekaj, niech sobie przyjedzie. Tutaj mam jeszcze sprzęt do odwożenia. Dobra, on sobie tam ustawi się. Zaczynamy sobie od pola numer 18, tak zdecydowałem. Chyba to... Chodzi o to, że po prostu słomy nie mam, tak naprawdę nie mam po prostu słomy. Są to od jakiegoś dłuższego okresu czasu, wiecie, że tutaj jest duży problem ze słomą. Nie mam słomy, a potrzebuję słomy takie, w sumie tylko na takie potrzeby luzem, o, żeby nie aż tak dużo, tak więc zdecydowałem się, że te pole jest wystarczająco małe, żeby ogarnąć to, co potrzebuję. Dobra, jeszcze jedną rzecz, bo ja tutaj często... Włącz pokaz, no właśnie. Tutaj już kilka razy była taka sytuacja, że kombajn nie miał włączonego pokosu, a chodziło o to, żeby ten pokos był włączony. To wynika z tego, że ja używam to jako skrótu klawiszowego, żeby włączyć nagrywanie. O, ja cię kręcę. Nie chycił. Aha, nie chycił, bo tu górka jest. Myślałem, że nie opuściłem headeru. Bo używam programu do nagrywania i... żeby uruchomić nagrywanie, no to wykorzystuję skrót, który właśnie, wyłącza mi jak gdyby ten, wyłącza mi tutaj pokos i dlatego taką sytuację ma. Dobra, to sobie puścimy oczywiście, tutaj kursy mam. Pytacie się, dlaczego tak często używam kursy? To jest związane z tym, że ja na przykład tutaj skończyć, no wiadomo, że jak gdyby to mi o wiele ułatwia, sam gram na tej serii, to jest duże, są pola i tak dalej, tak więc muszę używać takich zaawansowanych pracowników. No i tak, ja mógłbym to na przykład sobie mucić to podczas odcinka, tak, ręcznie, ale później ktoś musi tą słomę zebrać, tak, tak więc jak ja bym musiał to zebrać jeszcze, siedzieć i jeździć tu przyczepą samozbierającą, zbierać to już jest trudniej, a jeżeli ja sobie włączę automat do mucenia, tak, on mi muci w trybie automatycznym, to później tą samą ścieżkę wykorzystuję do zbioru słomy, tą słomę sobie po prostu włączę też automat, żeby przygotować save pod następną rozgrywkę, to sobie włączam to i po prostu to się samo zrobi, a tak to ja bym musiał naprawdę dużo czasu marnować, żeby to wszystko ogarnięcie save'u, to by było naprawdę bardzo, bardzo czasochłonne. Bo tutaj wszystko to ogarnąć, to jest to dużo czasu trzeba. Dlatego też już nawet podczas nagrywania używam to też również po to, żeby no później nie było takiej sytuacji, też ona mi się zdarza ostatnimi czasy, że muszę poprawiać, nagram odcinek i muszę później poprawiać coś tam, bo coś nie pyknęło Antonowi, tak jak z siewem kukurydzy, co nie kukurydzy, słonecznika, co musiałem robić 2 razy. Dobra, on ruszył, dobra, to ja go sobie... Dobra, zatrzymam się, wyładujemy się. By jemu tam nie przeszkadzać. A i poza tym będzie też kilka fajnych rzeczy do opowiedzenia. Chociażby o planach, bo to przed tymi żniwami to będzie trzeba tutaj kilka rzeczy wytłumaczyć. No podjeżdżaj. Czekajcie, bo ja mogę mu go zawołać. Zatrzymaj, wyślij kierowcę, priorytet, zatrzymaj. Manewr za kierowca. Kierowcę i kierowcę poczekaj. A dobra, nie to nie. Pojedziemy sobie. Tylko, że on będzie jechał po tym. Aj, idź pan w cholerę. Ile tam już mam procent? 8. On ma chyba po 10 podjechać. Dobra, nieważne. Sobie zaraz ten. Pierwszy tylko. Następny? Najbliższy. O. Zobaczymy, jak on tutaj podjedzie, czy nie. No zaraz tu podjedzie. Pewnie podjedzie, jak mi tam będą te mur i on się właduje w ten mur i będzie wtedy nie fajnie. Tak to jest. A, może będzie czekał. Mam nadzieję, że będzie czekał. Tak więc... jaki jest plan na żniwa? Na żniwa musimy ogarnąć je w miarę szybko, te żniwa, ponieważ... Pogoda mi się psuje. To się zbiesi tak naprawdę ta pogoda, że to się w głowie nie mieści, bo mam 3 dni, żeby zrobić te żniwa, a później pogoda na 4 dni się zepsuje tak naprawdę. Tutaj lecimy sobie z tym, a później pogoda tak. Deszcz, deszcz i deszcz. No, czyli statystycznie rzecz ujmując, wszystko będzie zachowane, ale tutaj mi chroni tyłek, odpowiednio długi sezon. 9-dniowy sezon, w lecie to chyba długość opadów to 50% tak naprawdę. Tak jest, znaczy tak to gra ogarnia. No i jak ktoś nagra na bardzo krótkich okresach czasu, na bardzo krótkich sezonach, to rzeczywiście ma tam, to jest ciężko, żeby sobie zrobić żniwa, bo 50% czasu to jest okres albo kiedy deszcz pada. Znaczy prawdopodobieństwo, a dobra, nieważne. Tak więc jest dosyć trudne, żeby to ogarnąć, dobra. Elegancko, wielkie dzięki, że tu podjechałeś, a nie tam. Tak więc zaczynamy. Tak, do wymucenia mamy w ciągu tych 3 dni, ale to nie tylko wymucenie to nie jest problem, ale zbiór, a jeszcze tutaj kilka rzeczy ciekawych będę chciał wrzucić, co nie? Czyli pola na tym filtrze będziecie lepiej widzieli. O właśnie. Tutaj sobie zbieramy. Tutaj, to duże pole i tutaj owies. Owies i ten rzepak zostają na sam koniec. Z racji tego, że tutaj na tym polu będą ziemniaki w następnym roku, czyli nic nie będę siał teraz, ewentualnie mogę tam rzodkiew tą oleistą polać, nie polać, tylko posiać. No więc tutaj spokojnie możemy sobie odpuścić. Natomiast tutaj po owsie troszeczkę mamy luz, ponieważ tu było nawiezione i jest wapnowane. Natomiast na polach 8, 9, 10, 17 i 18 musimy wapnować. Czyli mamy jeszcze jeden dodatkowy zabieg, który musimy wykonać. Dodatkowo myślałem nad łączeniem pól 18, 17 i 9. Tego nie zrobię. Teraz wiem, dlaczego tego nie zrobię, z racji tego, że tutaj są gleby lekkie. Ten kawałek to są gleby lekkie. Tak pan Michał zasugerował. Też zgodził się z takim podziałem. Brałem udział w środę na takiej wirtualnej lekcji dotyczącej rolnictwa precyzyjnego i wychowawca bodajże technikum z Grzybno, albo Grzybno, tak? W Wielkopolsce. Tak mi się wydaje. A jeżeli przekręciłem nazwę, to przepraszam, ale chyba Grzybno. Właśnie sugerował, że tutaj jest, znaczy ja podejrzewałem, że to jest źle tłumaczone i dlatego. I on stwierdził, zgodził się w sumie, że gdyby był tutaj podział taki stary, nie, że to są lekkie gleby, tutaj ciężkie, nie, to w sumie było spoko. Generalnie lekkie gleby, tam gdzie są pola z lekkimi glebami, one mają całkowicie inne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o azot i one utrudniają nawożenie, bardzo mocno utrudniają. Wtedy tak naprawdę korzystacie z tego trybu automatycznego i w sumie to się też tutaj mi stało, zobaczcie, na tym polu dużym okazuje się, że tutaj są bardzo słabe gleby. W większości są słabe gleby, naprawdę. A tutaj, gdzie trawę sieje, tutaj są ciężkie gleby. Generalnie są dobre gleby. Jest dobry potencjał, no to ja tu sobie ładuję trawę i no fajnie, bo dużo trawy zbieram, to trzeba przyznać też, no ale tam będziemy musieli to zmieniać. Tak więc lecimy sobie dzisiaj z tym, później przeskoczymy tutaj na ten rzepak. Najprawdopodobniej ja sobie w międzyczasie zbiorę słomę, no bo słoma mi jest potrzebna. Tak więc tyle w temacie, jeżeli chodzi o plany. Czyli to być może w następnym odcinku zaczniemy, ale to będzie następny dzień. Czyli poza YouTube'em 17 zrobię i w następnym odcinku polecimy z tym. Tutaj będziemy ciekawe rzeczy dokupowali. Dlatego tych pieniędzy nie wydaję jeszcze, ponieważ ich potrzebuję. No i zobaczcie, całe szczęście tutaj podjechał mi tutaj podtaś. Wiecie co? To może nawet, bo widzę, że tutaj elegancko on sobie tutaj ogarniają, to ja chyba zaraz skoczę po sprzęta i zacznę zbierać wreszcie tą słomę, bo to wstyd, kurczę, słomy nie mam już tutaj. Kupowałem chyba już na jesieni słomę, tak? No nie, tak wyszło, ale w tym sezonie będzie to o wiele lepiej, jest słoma, znaczy będzie tej słomy o wiele więcej, tak więc nie będzie to aż takie, nie będzie to aż tak słabo. Zaraz zobaczymy, jak pH tutaj jeszcze spadnie. O, aha, dodatkowo jeszcze tutaj jest problem z pH. Tu będzie pH bardzo szybko spadało. Tutaj będzie coś takiego, że nawożenie wapnem będzie rok w rok. Tak naprawdę tutaj rok w rok, bo tak jest mechanizm, tak po żniwach, tak? Spada o 0,125, jak gdyby. Tak, tylko że na ciężkich glebach nie spada o ten współczynnik 0,125, tylko o 0,25, czyli w ciągu roku, jak tutaj mam 3 sianokosy, to mi spadnie o 1 stopień w skali pH. To jest bardzo dużo powoduje, że już tam plony mocno lecą w dół i będę te łąki w takim układzie musiał rok w rok tutaj wapnować, a więc tu będą dosyć duże nakłady. No i szkoda, że nie skasowałem tych i tutaj też będę musiał te pole skasować, te wszystkie rzeczy. Nie? Ile tutaj miałem? Ile zebrałem w ogóle tej trawy? To jest chyba w tym roku pierwszy... No zobaczcie, no z tych dwóch kawałków, czyli to jak gdyby jedno pole, no to macie prawie 500 000 litrów. To jest bardzo dużo. Tak naprawdę bardzo dużo. I to są pierwsze sianokosy. Drugie sianokosy powtórzymy. Będą trochę niższe wyniki. Chociaż to sobie zresetuję i będę chciał zobaczyć, jakie to wyniki, jeżeli chodzi o... Co będę musiał screena strzelić, bo wtedy te pH spadnie tutaj już na tych polach. I zobaczymy, jak to będzie. Nawożenie będzie też na maksa robione i tak dalej. Tutaj mam już też utrudniony ten kawałek, bo troszeczkę tam są ograniczenia, ale to chyba w następnym odcinku, jak będę nawoził gdzieś tam, kiedy będę nawoził, jak będziecie już tak podejrzewali, że w następnym odcinku będę nawoził gnojowicą, to napiszcie w komentarzu, żebym wytłumaczył, o co chodzi z tym nawożeniem na gnojowicą, jakie są, ale już przeciw na boskan, podjeżdża chyba, bo nawożenie naturalne ma swoje pewne ograniczenia i trzeba z tym, nie jest to aż takie łatwe, okazuje się. W sumie to nawet fajnie i to jest rzeczywiście tak nawet elegancko. To... Dobra, ten już tak rozładował się. A dlaczego ty jedziesz po zbożu? Panie, no tak jednym kołem bierze. No dobra, niech będzie. Na szczęście, że w trybie automatycznym nie wygniatasz. No, ale powiem ci, no nieźle, 30 ton, tylko przejechałem takie malutkie pole. Będzie tutaj naprawdę tego zboża dużo. Elegancko, w sumie potrzebne są te pieniądze. Elegancko, tutaj robota wre. Właśnie się zastanawiałem, o co chodzi, dlaczego on ten, on ma tutaj ten dziwny chyba kurs ma, że za bardzo do... Aha, on odwoził to zboże i tak długo. Może była taka sytuacja, że... może była taka sytuacja, że on tam tylko troszkę wyładował na tą przyczepę i dlatego już czeka na rozładowanie. Zobaczcie, jakim gratem muszę tutaj dojeżdżać. Tak jestem przygotowany do akcji żniwnej. Aż wstyd, ale powiedziałem, a pokażę wam, jak ten ciągnik wygląda. Jaki on jest dobity i co na przyczepie samozbierającej ma kiszonkę. No, bo tak sobie pomyślałem, że jak będę wracał na dolne gospodarstwo, to sobie załaduję kiszonkę na górnym gospodarstwie. No bo tutaj już też nie ma. Ale coś mi nie powiedzło za bardzo. Przyczepa samozbierająca tak nie za bardzo tę kiszonkę tam można. A nie mam żadnego ładowacza. Pasy mam. Ale gdzie? Pasy stoją oczywiście gdzie? Na BGA. A na BGA tam w ogóle nic nie robię. Ja już kiszonki nie sprzedawałem chyba ze 2 sezony, tak? Bo w poprzednim sezonie nie miałem kiszonki. Tak więc nie sprzedawałem. W tym sezonie mam kiszonkę, ale boję się sprzedawać, żeby tutaj mi zabrakło. Tak więc sprzęt do jakieś pasy i inne rzeczy stoją na BGA. BGA tylko nie używam. Znaczy używam go w tym sensie, że po prostu tam gnojowice wożę, nie? Ale tam tych silosów w ogóle nie używam, tak więc no jest jaka sytuacja. Jaka jest, nie wiem, czy on tutaj się wysypał, gdzie ten w ogóle dojc jest, on już chyba na polu jest, nie? No, nieważne. Ja się muszę tutaj tak zatankować, zreperować, umyć i dopiero pojechać. Wstyd, kurczę. No właśnie, to chodzi o to, żeby przygotować sprzęt na serię, no takie rzeczy trzeba też to ogarniać, poza żeby później nie było takiego obciachu, no ale tak jest, to jest po prostu. Dobra, zobaczcie, naprawienie 29 dni już tutaj. Dobra, obciążnika jeszcze nie wziąłem, no to świetnie, nie wziąłem z dołu obciążnika, no to elegancko. Zatankujemy i na samym końcu umyjemy i podrzucimy sobie jeszcze jakiś obciążnik. To było lepiej troszeczkę, żeby ta przyczepa później nie spędzała znowu. Będzie gicio. Wreszcie ten sprzęt jakoś wygląda tak wyjściowo bardziej. Tak to słabawa tam wyglądało, ale... No dobra. To ja mówiłem, tutaj duży problem jest przygotowanie tej serii między... Wy oglądacie sobie tam jakieś na przykład godzinę czy pół godziny odcinek. A tak naprawdę tutaj dosyć dużo czasu zajmuje, żeby przygotować te... Tutaj na tą, zwłaszcza na tą serię. Tutaj są dosyć duże pola i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest trochę więcej roboty. Dobra, wreszcie widzę, że tutaj panowie ogarnęli się, jeżeli chodzi o wywożenie. Akcja szybciutko tutaj przebiega. No, dlaczego tutaj tak słabo? Niewymucone jest, nie będę po tym jeździł. Dobra, jeszcze sobie sprawdzimy jedną rzecz. Pozwolisz kombajnie. Bo on mnie tu chyba wykrył. Dobra, to sobie podjadę i... Zobaczcie, jak tu pH poleciało. 5, 6... O, to jest duże. No jeszcze. Jest 5, 8, 7. 5, 5, 7, 5. Aha, bo tutaj są gleby za słabe, tak? Czyli tutaj muszą być lekkie albo średnie. Dobra, tutaj 6. A, tutaj są cięższe. Zobaczymy. Jakie tutaj? Gleby, bo... Gdzie to jest? A, ił. A, tutaj są ciężkie. Czyli tutaj powinien spaść do... 5,80... 5,850. Nie, 5,700. Tutaj, gdzie było te 6... Tak, 5,750. Czyli takie... No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli o 2 etapy spada na ciężkich glebach, no. Na lekkich tylko o 1 etap spada. No to dobrze wiedzieć takie rzeczy. Dobrze wiedzieć, bo... no to rzeczywiście. Na... To jest... To się zgadza. Jest taka prawda, że na... Chyba na trawie tam będzie często trzeba będzie wapnować po prostu. No tak to normalnie wapnowanie, zwłaszcza na lekkich glebach, tutaj, no to w sumie nas na... Oczywiście, gdzie? No na więcej, raz na 6 lat można by robić tego. Się wydaje. Niby jest zalecane raz na 3 żniwa, czyli na sezonach grające raz na 3 lata. Powiedzmy tak, no ale... To jest jak gdyby średnie zalecenie, tak jak gdyby, tak? Opuść. Bo ja tutaj właśnie mówię o co, come on, dobra, teraz. Tak więc, no dobrze, całe szczęście to już wytłumaczyłem sobie. Znaczy się, że na tą łąkę, a wiecie co, zaraz luknę, jaki tam, bo już mam w głowie ten, nie? To jest ten? Tak, to jest ten. Lecimy. Sobie zaraz luknę, jak tutaj będzie wyglądało, jeżeli chodzi w kontekście podozmianów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Autentycznie nie wiem, co tutaj będzie. Tutaj były buraki kiedyś, swego czasu. Tak więc podozmian jest chyba zboża, buraki, teraz zboża, nie wiem. To będę musiał jeszcze sprawdzić na to. Autentycznie nie mam pojęcia, co tutaj będzie. Natomiast jeżeli chodzi o podozmiany, dobra, ten to jest ten, dlatego gdzie są buraki cukrowe. A właśnie. Pszenica rzepak. Kurczę. A, to jest ten podozmian, który jest przy torach, tak? Tu mamy ziemniaki. Znaczy teraz rzepak, później ziemniaki skakujemy, później pszenica. Teraz z burakami. Tu jest z burakami co przy torach. To słabo w tym roku. Będziemy musieli zmienić, wyrzucić rzepak. Znaczy... Tam był rzepak, tak więc, no tak wyszło, nie? Ale jak wyrzucimy sobie... O, chociażby zostawić tutaj... Powrotem, wrócić na buraki i zboże jakieś. No, dobra, takie coś to już będzie ok, to będzie mi pasowało. A jeżeli chodzi o trawę... Trawa w monokulturze jest dobra, bo jest 0,95 non-stop, ale... Tak myślę, żeby dodać kurydzę. Przynajmniej na tych ciężkich glebach, tam na tym jednym polu kurydzę. I wtedy zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Czyli trawa siana jesienią, zbierana wiosną, później na wiosnę jeszcze na tym samym polu siejemy kukurydzę. To chyba tak wtedy trzeba by zrobić. Daję. Jeszcze trawę. O, coś takiego będzie. Czyli siana, trawa jest jesienią, wiosną zbierana, później w to miejsce szybko siana kukurydza na kiszonkę. Kukurydza jest zbierana, ale nie, to tylko tak zostanie, bo już nie uda mi się trzeci raz posiać. No dobra, czyli to trzeba jako ugór zrobić, tak? Wyłączyć, czyli na tamte ciężkie łąki, tamtą glebę, gdzie mam, tamte pole numer, no nie wiem, wiecie o które, tutaj, trzeba będzie coś takiego zrobić, ale to w następnym roku dopiero. No i tutaj zatrzymaj kierowcę, jedziemy sobie wyładować, bo ja tutaj sobie, o, że tu się samo załadowało, takim dziwnym trybie puściłem to i poszło. No i zobaczcie, 53 000, nie o to mi chodzi, żeby tą słomę zwieść, załadować sobie to, a później to ja będę belki robił. Zresztą sami już wiecie, że to ma być straw harvest i dlatego tych pieniędzy nie przeznaczam jeszcze na Xeriona, no bo maszyny do straw harvest są bardzo drogie. Tak więc zobaczymy, jak to będzie w następnym odcinku. Już chyba będziemy sobie te straw harvest brykali, ale tak, rozładujemy sobie tutaj tą słomę. O jest, wreszcie mam słomę. No trochę obciach by chwilę na tym, na swoich odcinkach mówić, muszę kupić słomę. No gdyby tam troszeczkę jej brakowało, to nie, ale tak naprawdę bardzo dużo tej słomy kupowałem. I to na odcinkach, poza odcinkami dużo słomy kupowałem, bo tak to nie... Niestety, no i też już kilka razy mówiłem, pisaliście w komentarzach, Anton, nie musisz robić TMR-a, do TMR-a słomy, bo taka zasada jest. Macie rację, tylko ja też chyba ze 2 albo 3 razy mówiłem. Tutaj ta maszyna do tego TMR-u działa na skryptach GlobalCompany i tutaj jest potrzebna słoma, bo bez tej słomy, bez jednego składnika nie będzie ci to działało. A znowu w zwykłym mieszelniku, no to ja bym nie dał rady. To są takie duże ilości, zwierzęta tutaj potrzebują, tu naprawdę zrobienie to ja bym musiał tutaj cały czas kręcić TMR. Są takie duże potrzeby, jeżeli chodzi o TMR dla krów, że no to nie da się tego ogarnąć. Tak więc no jest taka sytuacja, dlatego ja tą słomę wożę. Też pisaliście, Anton, nie musisz tej słomy, ale w tym przypadku to jest taka rzecz, no, że muszę mieć, bo jak nie mam tej słomy, no to jest katastrofa. Się w ogóle nie robi to, więc nie jest to fajne. Dobra, oni się tutaj będą uzupełniali, ale zobaczcie, jak szybciutko ogarnął te pole tutaj. No szybciusieńko, nie, bo tutaj rzeczywiście to mu za dużo czasu nie zajęło. Już tutaj podjeżdża. Zobaczymy za chwilę, ile on tutaj wykosi. To w sumie też będzie dla mnie istotne. I statystyki. I jak tu zbiorę słomę, to też trzeba będzie skasować te statystyki dla tego pola, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tylko sobie zrobię screena, ile zebrałem, ale nie, tu będę nawoził. Tu będę pH, będzie elegancko wszystko robione, to więc spoko. Wszystko będzie elegancko, w sensie. No tu jeszcze na sam koniec, jak tutaj maszyny skończą, te automaty, to jeszcze te resztki takie to ręcznie sobie to koszę, żeby nie było takiego, jak tu widzicie. Są pewne ograniczenia. Dla takich dużych maszyn, no to jak lekko skręci, to on tam, wiecie, porządnie się może majtnąć i później taki kawałek nieskoszonego stoi, sterczy i straszy to. Dobra, ten zjeżdża elegancko, tnie sobie rozładować się, tak więc fajnie. Za chwilę będziemy przeskakiwali na drugie pole. Idziemy, tamten już musi... Dobra. Kończył chyba kurs i musi się rozładować, zanim zakończę, ale tutaj widzę, że ten odwozi, więc spoko. Następne pole to przeskoczymy sobie na ten rzepak. W dzisiejszym dniu te 2 pola powinny wystarczyć. 10:43. Chociaż drugi rzepak też mogę sobie lecieć w trybie automatycznym, no to co mi... Ja się tylko skupię na tym polu, bo tutaj tą słomę trzeba będzie zebrać ładnie, elegancko. No i widzieliście, co tam jest jeszcze? Zaraz wam pokażę. Wchodząc, trzeba sprzedać świnie i sprzedać tutaj. Zresztą za chwilę to będziemy ogarniali najprawdopodobniej. Sprzedajcie owce, czyli tym tirem trzeba będzie tutaj przyjechać. No bo tutaj mi się już nie rozmnażałem. No, przy owcach to jeszcze nie jest problem, bo tam zarabiam na wełnie, ale na świniach no to jest trochę słabawo, nie? Dobra, zaczynaj. A w sumie tutaj jestem blisko, to sobie pojadę. On tutaj czeka aż bo skończył już tutaj kurs, znaczy skończył te pole i on teraz czeka, aż się rozładuje, a tamta przyczepa, co pojechała, no to jest pełna, tak więc zanim zakończy tutaj pracę, jak gdyby, no to musi jeszcze przyczepa go rozładować, a przyczepa pojechała się w ogóle rozładowywać też. Jest jak jest. Dobra, pyk. No i następną przyczepkę, tutaj tej słomy teraz zapodamy, no i oczywiście zawieziemy też na maksa do stodoły tutaj. Tam jest 1 000 000 się zmieści, no to... Nie wiem, ile tej słomy będzie, naprawdę. Dlaczego? Aha, tutaj. Dobra. Oj, tutaj aż tak dużo nie będzie, no z tego pola to nie będzie miliona, bez przesady. No będzie dosyć dużo tej słomy, ale nie będzie miliona. Tak więc... ale spokojnie, następnym odcinku już chyba będziemy kupowali sobie jakiś sprzęcik lepszy, tylko że do niego duży ciągnik będzie potrzebny. Tam tej prasy chyba potężny ciągnik potrzebny jest. Będę to musiał jeszcze sprawdzić. Dobrze, lecimy sobie z 9. Tutaj rzepak. Elegancko. Tam słoma już jest, będzie automatycznie zbierana. Prawie ukończone jest pole, tak więc spoko. Tutaj będzie przyczepa do odwożenia, tak więc elegancko. Ile tego jęczmienia w ogóle zebraliśmy, bo to też w sumie istotne jest. Trzeba będzie sprawdzić tutaj. Ile tutaj jest? 60, nie, to nie jest 62 tysiące? 50 tysięcy tylko? 50 tysięcy, a tutaj w tonach jest, tak? No to tyle zarobiłem. Tak więc, chociaż mi się wydaje, że więcej mam tego jęczmienia. Coś jest tutaj, zobaczcie, 74. Wiecie co? Z tym rzepakiem zrobię tak, bo tutaj coś jest, mi się wydaje, że jak dwie przyczepy pojechały, a tamte dwie przyczepy mają 31 tysięcy litrów. Znaczy jedna pełna przyczepa ma 31 tysięcy litrów. Dobra, wiecie co? Ja sobie zrobię tak. Za chwilę tam pojadę i rzepak opróżnię, całkowicie opróżnię to. Biny, żeby tam nie było rzepaku. I wtedy sobie porównamy. Ale to już w następnym odcinku będzie. Jak gdyby, bo mam tutaj wrażenie, że coś tutaj te statystyki oszukują. W tym sensie, że ja mam wrażenie, że tego jęczmienia tam więcej poszło, niż co mi na statystykach pokazuje. 52 tysiące było tylko... O, właśnie, słomę przestał zbierać. Tak więc jest elegancko. Coś jest nie teges tam, tak mi się wiem. Mam takie wrażenie. No i teraz 11. O, nie ma słomy na górnym gospodarstwie. Trzeba będzie do bunkra też tam zawieźć, czyli... No, całe szczęście, no... że wreszcie będę miał, mam własną słomę, a to trzeba będzie przewieźć tą słomę też tam. To w sumie dobrze, że on jeszcze nie odjedzie. Tak więc, no bo o 11 nie ma karmienia. I to tak samo, też widzicie ten drugi automat, który też jest do karmienia. On też mówi, że nie może karmić, bo nie ma słomy, tak więc takie normalne miksery, no można sobie robić TMR bez słomy, natomiast u mnie w moim przypadku te wszystkie zautomatyzowane te komputery potrzebują po prostu słomy, ponieważ jeżeli nie ma słomy, to znaczy, że jest jakiś błąd i nie będą robiły. Tak więc słabawo z tą wygląda. Tak więc ta słoma kluczowa była, tak więc musiałem dzisiaj, chociaż chciałem tak naprawdę rzepak pierw polecieć, to najpierw zacząłem od tego jęczmienia, bo potrzebna mi jest ta słoma. I dlatego tak to wyszło. I teraz sobie lecimy z rzepakiem. I najprawdopodobniej polecimy sobie dzisiaj. Bo która jest dopiero? 11. Tutaj już tej słomy nie będziemy musieli zwozić. To puszczę sobie tu. Poustawiam wszystkie ciągniki, ten kombajn i ciągnik odwożący na automatach. A ja po prostu będę musiał ciężarówką wywozić zwierzęta. Przynajmniej świnie sprzedać, bo tutaj jest troszeczkę niefajnie. Tego nie jestem w stanie zrobić automatycznie. Tak więc będę musiał po prostu to... zrobić w tym sensie, że będę woził to ciężarówką te zwierzaki i tyle, nie? Może tamte pole też zaczniemy nawozić, w tym sensie, że zaczniemy wapnować, bo to w sumie też wypadałoby tamto pole, jeżeli chodzi o wapnowanie, to jest tragedia, bo są ciężkie gleby, no i tam jak ciężkie gleby, no to jest o 0,25 spada. Tak więc, a tam już nie było w ogóle tego wapna, tak mało, to już wyskakuje na zielono. Dobra, aha, w sumie dobrze, ja sobie tutaj poczekam, on się tutaj ładnie wetnie, jeszcze przyczepa nie podjeżdżała, tak więc ja biegnę teraz na gospodarstwo, on się będzie wcinał, bo nie wiem dlaczego, tam ta przyczepa nie, może jest tam za górką gdzieś, aha, on tutaj będzie, o tutaj tego kawałka nie ruszył, on się tutaj wetnie po prostu, mi się wydaje, tak? On jeszcze ma 5%, on się wetnie, żeby przyczepą mógł podjechać. By miał miejsce, żeby tutaj odebrać. Chociaż mógłby tutaj, podejrzewam, ciągnik sobie podjechać na to, w tym miejscu, no ale gdyby gra nie wie, że tutaj drzew nie ma. Gdzie on jedzie? Dobra, nieważne, ja biegnę na gospodarstwo, bo muszę opróżnić bin, bo coś, mam takie podejrzenia, że coś tutaj oszukuje. Piszcie w komentarzach, czy też macie takie podejrzenia, że te statystyki, za chwilę jeszcze wam powiem, o co mi chodzi, że jak patrzę sobie tutaj, i to są dotyczące tego pola, tutaj te statystyki, zobaczcie, 50 000 litrów jęczmienia, a mi się wydaje, że tam, jeżeli 2 razy przyczepa pojechała, a przyczepa ma 31 i jeszcze zostało jej, 2 razy byłem, 3. raz byłem, już nie pamiętam ile tam było odwożone, to już ręcznie pojechałem sobie, nie pamiętam tego, ale coś tutaj jest skombinowane, no nie wiem, pomyślmy. Pomyślimy, może wy już znacie odpowiedź, a nie wiem dlaczego ten nie rusza. Trzeba będzie go steroryzować. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Żniwa się zaczęły i zaczęły się następne problemy. Tych pól tutaj jest, pogoda nam nie będzie sprzyjała. Musimy to sprzątnąć w ciągu 3 dni. Czy damy radę? No pewnie damy radę. Ja tutaj jakąś atmosferę taką, że ciężko będzie. Nie będzie ciężko, przy tak dużym kombajnie to nie powinno być jakiegoś problemu. Widzieliście, dzisiaj rozprawiłem się z jednym polem, szybciutko z tym polem, to tu będzie jeszcze szybciej, bo tutaj nie trzeba będzie słomy zbierać. Zostaną nam tak naprawdę tamte pole duże, znaczy te duże pole to na 1 dzień, to nawet, no zobaczymy. Dobra, ja nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, jak wy widzicie to, ta kalkulacja jest taka dobra, czy coś tam nie zawiodło, bo ja mam takie wrażenie, że mi coś tam za mało tego jęczmienia dopisali. Takie mam wrażenie. Na razie.